Mamo, chcesz zobaczyć sztuczkę? Schowam wszystkie asy w rękawie. Wątpię. Jesteś bez koszuli. Gdzie jest Rocky? Nie widziałem jej przez cały dzień. Nie gap się, speszysz ją. Ślicznie wyglądasz. Naprawdę? Oczywiście. Co tak cuchnie? Nie wiem. To ty. Wyperfumowałam się. Wylałaś na siebie cały litr? Jesteś niegrzeczny. Pobaw się z Rocky. Pójdziemy popływać? Cały basen będzie cuchnął. Lepiej nie. Zamoczę sobie włosy. No to co? Długo je układałam. Pływanie nie zaszkodzi tej fryzurze. Może pojeździmy na desce? Nie w tej sukience. Jest zbyt prześwitująca. Ścigajmy się. Nie w tych butach? Zgadłeś. To je zdejmij. Pasują do sukienki. Co się z tobą stało? Byłaś fajna, a teraz jesteś nudna. Wielka, cuchnąca nudziara. Przeproś ją natychmiast. I ja się tym zajmę. Biedactwo. Trudno jest być dziewczyną. Normie nie chciał cię urazić. Spodziewał się kumpla, a nie pięknej młodej kobiety. Nie jestem piękna. Wyglądałam jak dziwadło. Zawsze jest coś nie tak. Gdy robię to, co chcę, słyszę, że mam się ubierać jak dziewczyna. A gdy ubiorę się jak dziewczyna, wszyscy się ze mnie śmieją. Jesteśmy z ciebie dumni i tylko czasem zapominamy ci o tym powiedzieć. Uważamy, że jesteś piękna. Dlatego chcemy cię stroić jak na wystawę. Ale to, co najważniejsze, twoje zalety, nie mają związku z wyglądem. Bądź sobą, mów, co myślisz, bądź dobra w tym, co lubisz robić i nigdy się nie zmieniaj. Nawet gdyby ktoś cię namawiał. Łącznie z mamą i tatą. Dzięki, mamo. Ale ja nie włożyłam tej sukienki dla was. Włożyłam ją dla Nermiego. W holu czeka na ciebie młody mężczyzna. Naprawdę? Zaraz. Spal to. W El Paso gram w drużynie Bluebirds. Nasz miotacz jest do kitu. Co z tego? Twój tata mówi, że świetnie podkręcasz piłkę. Przydasz się w drużynie. Mam raz w tygodniu wpadać do was z Denver? Twój tata mówi, że się przeprowadzacie. Nic mi nie mówiliście. Mieliśmy ci powiedzieć podczas rejsu. Nie przeprowadzę się do jakiegoś głupiego miasta, gdzie nikogo nie znam. El Paso nie jest głupie. Skąd wiesz? Bo tam mieszkam, fujaro. To fajne miasto. Będziesz mieszkać dwie przecznice ode mnie. Macie tam skatepark? Ale na wiosnę mają go zbudować. Slalom trenujemy na parkingu przed szkołą. Super!
Buda jest w porządku, ale trzeba uważać na pana Snellgrove'a. To straszna piła. Nazywamy go Nohal, Nohal Snellgrove, bo ciągle pociąga nosem. Kiedy się przeprowadzamy? Dopiero za 3 miesiące. Szkoda. Nie można mieć wszystkiego. Zawołajmy Arlin, bo nie zdążymy na samolot. Będę pisać do ciebie. 2 razy dziennie. Bez przesady. W szkole będzie bal. Chcesz przyjść? Chyba tak. Musiałabyś włożyć sukienkę. Włóż tę prześwitującą. Musimy już iść. Do widzenia, kochanie. To jest coraz mniej obrzydliwe. Możemy już wrócić do domu? Chyba tak.